Siema, tutaj Bobiel, to jest 15 odcinek z serii poradnikowy Ark na moim kanale. I dzisiaj nagrywam poradnik, jak oswoić tygrysa szablozębnego Sabertootha. Po pierwsze, o kurde, tam jest. Potrzebny wam tak, coś do usypiania. Bola. No i wiadomo, kiblesy i to. Ja na przykład tych kiblesów nie mam. Jak nie macie kiblesów, to Primit. No i bola, żeby wiadomo go złapać. Pierw to podbiegam, żeby się zagrował. Taki tygrys szablozębny. Dawaj, dawaj. No i jak on się już złapał, strzelamy mu w głowę. Dobra, jak taki już tygrys nasz śpi, to trzeba mu dać oczywiście coś do jedzenia. W moim przypadku to będzie Prime, bo akurat nie mam kiblesów. Jeden wystarczy akurat dla mnie. Dla was to może być więcej Primitu, mniej. Ale polecam wam szczerze, kiblesek będzie lepiej i szybciej. A jak nie macie, to po prostu Primit. Dajemy mu to. No i siodło, żeby móc na nim jeździć, to wiadomo. No i ewentualnie narkotyk, chociaż na niego narkotyk to nawet chyba nie jest potrzebny. Ewentualnie tak weźcie tak ze sobą, w razie czego tak 100 narkotyku. Bo zależy to od levela też, to jest na przykład mały level i dlatego. I też nie martwcie się, bo niedługo, następny odcinek to najprawdopodobniej będzie już ten z tej serii, która się nazywa Przygody Domira. No i moje. Następny odcinek to będzie najprawdopodobniej właśnie z tamtej serii. Dobra. Jeszcze taki tygrys jest bardzo przydatny do jaskiń. No jest po prostu silny. A więc jak go oswoić na takim bardzo początkowym nawet levelu gry, to bardzo wam pomoże, bo jest silny. No życia może mało ma, ale to w życie to można mu dać zawsze. Dobra, w sumie robimy cięcie i już widzimy się, jak on oswoi. Po cięciu właśnie się już nasz tygrys oswoił. Dobra, jak się już nasz taki tygrys oswoił, dajemy mu siodło. Taki tygrys ma więcej wagi niż raptor. Ma mniej więcej tyle co pterek, a więc 216 wagi to jest sporo na taki mały etap gry. No, po co nam taki tygrys? Taki tygrys przydaje się do jaskiń, do szybkiej przemieszczania się, do podróży. Oczywiście takiej bez itemów dużo. Do atakowania, ewentualnie do obrony, nie wiem. No, po prostu jest silny. Tylko trzeba i tak uważać, bo bardzo ma mało życia taki tygrys. Dobra, gdzie można takiego tygrysa znaleźć? Takiego tygrysa można znaleźć w górach. No w górach, na takich terenach górzystych. Jak będziecie, jak widzicie Argentej Wisy, to tam też będą raczej tygrysy szablozębne. Jak są Argentej Wisy, chociaż to zależy. Dobra. Taki tygrys jest bardzo silny i szczerze potrzebny na mały etap gry. Bo jest bardzo szybki. Jest mocny. Zaraz pokażę wam, jak walczy. A i taki tygrys ma tak. Pod lewy przycisk myszy ma takie ugryzienie. Pod prawy nic nie ma i pod C nic nie ma. I może skakać tak. Tak się rzucać tak jakby. Dobra. To są hieny. To taki dobry przeciwnik w sumie. A nie, bo on nie atakuje. Nie pokażę wam. No to takie skorpiony na przykład. No to wiadomo, taki może ma mało życia, nie zadaje za dużo. Oczywiście to jest 20 level tylko, dlatego polecam wam na dużych levelach to oswoić, bo no taki no ze skorpionami sobie poradzi. To na pewno. Możecie nawet sobie zobaczyć. Bo jak są takie skorpiony na dużych levelach, to może być cienko. Dobra.
cieniutko. No. No, z takimi już skorpionami na takim levelu to może być bardzo cienko. Ojej, idzie jeszcze kolejny na dużym. No, na 20 levelu taki szablozębny jest dobry, ale jak was zaatakuje taka armia, nic nie levelowaliście nim, to może być cienko. Bardzo cienko. O, jeszcze Karno. No taki oto szablozębny umiera. Jest przypał. Nie, Karno goni. Bardzo przypał jest. Muszę go uśpić. Dobra, robimy cięcie. Znaczy to w sumie już by był koniec na tego odcinka. A więc jak chcecie znaleźć takiego tygrysa szablozębnego, szukajcie w górach. Dobra. I to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subika. Napiszcie komentarz, jaki mam następny poradnik nagrać oczywiście. I przypominam, że następny odcinek to będzie z tej mojej serii. No i zobaczcie mojego Discorda, wbijcie sobie na Discorda, link w opisie jest. I tak samo obczajcie sobie mojego TikToka, też jest link w opisie. Dobra, i to by było na tyle. Siema.